Mieliśmy dzisiaj jubileusz 50-lecia Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej od czasu pracy pierwszego dziekana, który objął rządy 1 września 1968 roku. W międzyczasie historia się zmieniała, zmieniała się nawet nazwa naszego wydziału, zmieniała się na Instytut, potem Wydział Budownictwa, Wydział Budownictwa i Architektury. 50 lat Wydziału Budownictwa i Architektury to wyzwanie również organizacyjne, ale to czas, w którym mogliśmy zwrócić uwagę na nasze osiągnięcia naukowe, na naszą współpracę z przemysłem, co się bezpośrednio przekłada. Właśnie nasze możliwości naukowe bezpośrednio przełożyły się na współpracę z przemysłem, która szczególnie ważna była na początku działalności, gdy dziekanem był pan profesor Oswald Mateja. Wówczas rozpoczęto szeroką współpracę z przedsiębiorstwem Chłodnie Kominowe. Należy zwrócić uwagę, że 50 lat to dużo i mało, ale udało nam się wydać w oficynie wydawniczej Politechniki Opolskiej książkę, wydawnictwo jubileuszowe z okazji 50-lecia Wydziału Budownictwa i Architektury. Zacząłem studia jako pierwszy rok w 1968 roku, czyli 50 lat temu, i po ukończeniu studiów rozpocząłem pracę, zatrudniony w zakładzie profesora Matei, byłem z nim związany od początku do jego śmierci, po czym doktorat na Politechnice Wrocławskiej w roku 80 i przez kolejne lata, przez 40 lat miałem przyjemność pracować na tym wydziale. Także historię znam całą od początku.